Dzień dobry, kochanie. Witam Was w kolejnym vlogu. Postawiłam Was na termomiksie w ogóle i mam takie dobre, okazuje się, dobrą widoczność tutaj z tego punktu. Chociaż jest tak szaro, buro i ponuro, mimo że jest po 13, że musiałam zaświecić światła. Widzę właśnie, że mi kurier przyjechał. Pani kurierka. Więc idę szybciutko zapłacić i zaraz do Was się odzywam. Pokażę Wam zakupy z Biedronki, jakie kupiłam tutaj, takie drobne, drobne. Wiem, że ostatnio dużo zakupów, ale jakoś tak ciągle gdzieś jeździemy, ciągle gdzieś jesteśmy i ciągle coś kupujemy, więc... Więc tak. I pokażę Wam hit z Pepką, które po prostu kupiłam tak przed... Holowo Wam pokażę. O, idzie Pani, ale nie wie, gdzie chyba ta Pani iść. Dobra, zaraz do Was wracam. Ok, paczka odebrana i pokazuję Wam, co kupiłam. Słuchajcie, tak trochę sobie tutaj rozłożę to wszystko, albo będę wyjmować siaty. Pokażę Wam to, o czym mówiłam w którymś tam z poprzednich vlogów. Au. Czyli pokrzywę z mango. Czyli właśnie ten hicik jest w Biedronce, polecam, przepyszna. Zaraz sobie robię. Jackowi też robię? Nie. Nie chcesz pokrzywy z mango? Nie. Smakowała Ci, pyszna była. Mówiłeś, że smakuje jak sorbet mango. No właśnie, bardzo zdrowa. Zdrowe są ziołka, pijcie. Dwa razy bułka drożdżówka z jabłkami. Będę gotować krupnik, więc kasza jęczmienna perłowa na krupnik. Mleko z laktozy 3,2%. Monte białe. Ma długą, słuchajcie, datę, jeszcze ponad miesiąc, więc naprawdę bardzo długa. Tu jest drugie takie monte, więc odkładam. Rachunek, druga pokrzywa, bo kupiłam też dla Agi. Dwa razy ten sos z Barilli, aglio, on jest z czosnkiem przepyszny, polecam serdecznie. Naprawdę przepyszny. Dwa razy maksiowy wymysł, maksiowy, czyli to. Właśnie, nie będę mówić na głos, bo on teraz leży i czeka na to. Ale właśnie taki serek z jajem, z zabawką. Serek, jogurt naturalny z bakomy, taki gęsty. Oliwę z oliwek najwyższej jakości, z pierwszego tłoczenia. To ona jest chyba z tego tygodnia greckiego, jak się nie mylę, bo po tej puszce tak wnioskuję. Jeszcze rok przydatności. Włoszczyzna na omówiony wcześniej krupnik. Słuchajcie, dwa razy takie dwupaki papryki kolorowej. Sorki za to szeleszczenie, ale tak współpychane, może wyjmę. O, najpierw ogóraski, te są bardzo dobre, serdecznie Wam polecamy, jeżeli lubicie, bo to nie są takie plastry, tylko właśnie ćwiartki i są bardzo dobre, wyjąłem sobie tak od razu do obiadu i są przede wszystkim mają fajny, taki wyrazisty smak, nie są takie jałowe, bardzo, bardzo fajne. Ziemniaki. Ziemniaki. Bardzo ciekawa sprawa. Rzadko je jemy, ale czasem są potrzebne, na przykład do krupników. Cztery razy gołda, ta bez laktozy. Jest w Biedronce, więc kupiłam aż cztery razy, bo zazwyczaj kupuję ją w Dino, bo nie zawsze wszędzie ona bywa. I ostatnia rzecz. Dwa razy placki ziemniaczane. Wiem, wiem. Nie musicie mówić nic, łatwo się robi, a w termomiksie to w ogóle już, ale mi się nie chce czasem, więc takie placki z całkiem dobrym składem, razy dwa. I nie z Biedronki, ale z pobliskiego sklepu, zobaczcie, kawał dobrego mięcha, 2 kilo karkówki, będę robić właśnie na szarpanie do tych placków między innymi, więc będzie dobrze, będzie dobrze. A ja teraz... Zaraz to posprzątam i pokażę Wam co, to znaczy nie pokażę Wam wszystkiego, bo kupiłam już fajne rzeczy na Holz Pepco, który się pojawi w tym tygodniu również. Natomiast pokażę Wam dwie rzeczy, które na pewno zostawię i które sobie już chcę wykorzystać, więc no musicie to obczaić, bo myślę, że warto. Dawno tak dobrej jakościowo rzeczy nie widziałam, więc zaraz się do Was odwracam, odzywam, pokazuję Wam co superowego zakupiłam.
I tak się, kochani, tu ustawiam, aby pokazać Wam właśnie tą rzecz, o którą tyle szumu, o której mówiłam Wam przed chwilą. Są to podkładki takie pod talerze, naprawdę bardzo, bardzo fajne. W Pepku jeszcze nigdy w życiu takich nie widziałam. Są grube, porządne. W ogóle te wszystkie cienkie podkładeczki okrągłe, bo widzicie, że te są w takim kształcie owalu, takiego jaja. Tamte się naprawdę nie równają, są cienkie i dużo, dużo słabszej jakości. A tutaj naprawdę mamy do czynienia z super, super jakością, super grubą podkładką. Zobaczcie, no to jest naprawdę świetna, świetna rzecz. Słuchajcie, cena tej podkładki to 10 zł, a tak jak powiedziałam Wam już o takich tych wątłych, okrągłych podkładkach, które zawsze pokazuję w Pepco, to ich cena też waha się od 7, 5 tam do 10, 15 zł. I naprawdę są tak cienkie, że nie umywają się do tych, więc to są rewelacyjne podkładki. One u mnie zostają na pewno w sypialni. Są przepiękne w takim kolorze złotym, takim ciepłym, ciepłym beżu, bardzo przyjemny kolor. I słuchajcie, wymiar tych podkładek to jak już widzicie 43 cm na 30 i są naprawdę rewelacyjne. Idealnie będą wyglądać na stole jadalnianym, gdzieś w kuchni, w sypialni. Robią robotę, są po prostu świetnie wykonane i wyglądają przepięknie. Dajcie znać, czy widzieliście u siebie w Pepco właśnie te podkładki. Ja Wam serdecznie polecam. Lećcie, lećcie. Specjalnie nie czekam do holu, który będę nagrywać za kilka dni, żebyście mogli już po prostu lecieć, bo te podkładki są przebrane. Zostały właśnie u mnie takie ciepły beż lub zielony, taki kaki, ale taki ciemny kaki, taki ciemny, ciemny, ale spokojny zielony. Też na pewno taki fajny kolor na jakieś komody, do sypialni. Bardzo, bardzo mi się podobają. No i uważam, że za 10 zł to w Pepco lepszej nigdy nie było. Piszcie, co wy myślicie o tych podkładkach. Dla mnie to totalny hit. Już noworoczny w Pepco. Są takie grube i fajne, z takiego jakby grubego sznura. Więc już darujcie mi, że nie pokazałam się, wiecie, twarzą do Was, tak jak zawsze robię hole, ale musicie zobaczyć to z bliska, jak to wygląda. Naprawdę świetna, świetna robota. Pepco, świetna robota. Za 10 zł to jest totalny hicior. Jestem zachwycona. I no. Już więcej nie mam nic do dodania. Jestem po prostu zachwycona tymi podkładkami. Serdecznie Was oczywiście, kochani, zapraszam na haul, który wjedzie na kanał również w tym tygodniu. Ja tu widzę listonosz Edzio mi coś tu przywiózł. Jacku, zamówiłeś coś? Shopee? Bo tu jakaś mała paczuszka. Ja też nie. Nie wiem, zaraz zobaczę. W każdym razie zapraszam Was również na haul, który będzie już na dniach, no ale musieliście to zobaczyć wcześniej. Może w haulu też o tym napomknę dla tych, którzy nie oglądają vloga, ale no naprawdę, sztos, sztos totalny. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Wszyscy Cię pytają, gdzie jest Maksio? A gdzie on jest? Tutaj, w domu. Z kim mieszkasz? I tato. Z mamą i z tatą. Maksiu, a co chciałeś mi powiedzieć wszystkim naszym subskrybentom kochanym, naszym kochanym widzom? Co chcieliś mi powiedzieć? To nie do ciebie, tata. Chcieliśmy powiedzieć tak. Dziękujemy za 6 tysięcy. Za 6 tysięcy. Dziękujemy, kochani. Chcieliśmy to z Maksiem Wam powiedzieć, ponieważ Maksiu jest też częścią tego kanału. No, na pewno najsłodszą. Dlatego dziękujemy serdecznie za 6 tysięcy subskrypcji. To chcieliśmy Wam właśnie zakomunikować. Maksia Wam chce pokazać, jaki ma super. Co to jest? Minionek. Nie minionek! Tata, co to jest? On nie wie ciągle. SpongeBobka ciastoporty! No gapo! Nie pamiętasz? SpongeBobka ciastoporty! SpongeBobka ciastoporty! Który mieszka w ananasie pod wodą. Tak? Ananasowy pod wodą ma dom. No a Maksa trochę mi myli, bo jest to i żółte, i to żółte. I dla Maksa, jak żółte, to minionki. Wszystko jest minionkami. Widzę, że żadna przysyłka fajna nie przyszła, tylko jakieś pierdoły reklamy pewnie. Co?
Dużą paczkę. Co, chciałeś dużą paczkę? No to już rozpakowaliśmy paczki, Niuniu. Nie jest mi tylko przez banku. No. Chodź, pożegnamy się ze wszystkimi w tym krótkim vlogu. Tak? I powiemy, że zobaczcie. Ostatni raz być może to widzicie. Pozbywamy się tego już lada dzień. Tego, co tu stoi. Bo już trochę mam dość tych poduszek czerwonych. Mam dość. Mam ochotę już posprzątać. Poodsuwamy jutro mężu wszystkie meble. Ty na to? Dobrze. I odkurzamy za wszystkimi meblami kurze. Sprzątamy. Żegnamy święta. Zostaje tylko choinka i girlanda. Tak jest? Tak jest. No. Czekamy na pudła, które zamówiłam. Tak jest. Tak jest. Czekamy na pudła, które zamówiłam w Leroy Merlin na właśnie na te ozdoby choinkowe, światełka. I jak przyjdą, to reszta też wylatuje, ale mają przyjść dopiero na początku lutego, więc mam nadzieję, że nie przyjdą. Maksiu, a pokaż, jak ty teraz trzymasz nóżki ładnie. Brawo! Pięknie, słodziaku. Wszyscy na ciebie zawsze czekają i mówią, że jesteś kochany i słodki, to prawda? Umiem grać. I umiesz grać? A jesteś kochany i słodki? Jeszcze jaki jesteś? Byłem bańką i... Bańką byłeś w grze. No tak, wczoraj wspominasz grę. Graliśmy w Raymana we trójkę, tak? I byłeś bańką. Dzisiaj też zagramy? Tak? Tak. Teraz to nie, ale później może, dobra? Okej. Okay. Maksiu, a jeszcze jaki jesteś? Powiedz, chudy czy gruby? Chudy, niech ci będzie. A mądry czy głupiutki? Mądry. A ładny czy taki raczej taka brzydula? Ładny. Piękny, nie tylko ładny. Widzicie, jak on wie wszystko? A słodki czy łobuz? Słodki. Słodki. Dobrze, kochani, żegnamy się z wami już. Dziękujemy wam serdecznie za oglądanie. No tata, zrobiłeś mu teraz zamieszanie. Maksiu, żegnamy się. Pokażemy. Dziękujemy wam za oglądanie. Dajcie znać, co ostatnio fajnego kupiliście. Co tam u was słychać? Czy już posprzątaliście wszystkie manatki świąteczne, czy nie? No my, jak widzicie, jeszcze nie, ale już lada dzień. Więc żegnamy się z wami. Trzymajcie się, kochani. Prześlij buziaki. Dla wszystkich... Dla wszystkich fanek Maksia... O! Was wykolegował. Trzymajcie się. Pa, pa. Trzymajcie. Trzymajcie.